A więc oficjalny plan będzie, moi drodzy, taki. Aktualnie. Weźmiemy sobie transport mebelków z Sacramento do San Diego. I co najważniejsze, przejedziemy koło Carlsbad, no i siłą rzeczy koło San Diego. Nie jestem pewien, ale chyba w którymś z tych był dostępny handlarz, dealer z ciężarówkami, tak mi się wydaje. Albo w Los Angeles. Los Angeles. Nie jestem pewien, ale ładny, biały Kenworth. Jak całkiem dobry pomysł, aby się nim aktualnie przyjechać. No i całkiem nie najgorszy hajs, tak będziemy mieć. Po tym tripie chyba będzie nas w końcu stać na własną ciężarówkę. No. Mam pytanie, czy kupić zwykłe ETS czy ATS, bo nie wiem i mam dylemat. Jeżeli nie masz jeszcze ETS-a, no to ATS będzie dobrym punktem startowym, aczkolwiek ETS jest o wiele bardziej większą grą. Bo ATS aktualnie to dopiero gra, która będzie, że tak to się rozwijać, a ATS już jest na tyle dużą, rozbudowaną grą, że tutaj no ciężko jest coś tutaj powiedzieć, że to... Znaczy ATS nigdy nie będzie złym wyborem, o, w ten sposób powiedzmy. Dobra, będzie... Trochę nas droga w nocy czeka, co warto zauważyć. Zresztą, jak ktoś jest fanem trackingu, to tak czy siak powinien mieć obydwie gry. Tak naprawdę. Według mnie. Powinien mieć po prostu obydwie gry, bo... O, hamuj! Będą jak obydwie gry będą rozwijane, będą bliźniaczo rozwijane przez deweloperów. Aktualnie oczywiście najbardziej będzie ATS rozwijany, bo do niego najwięcej kontentu teraz trzeba będzie dodać. Ale no... Jakby to ująć, no obydwie produkcje będą na podobnym poziomie, w pewnym momencie będą na podobnym poziomie na pewno, nie? Dobra. Ogólnie to jest typ gier, który, co tu dużo mówić, jest taki bardzo relaksujący. Trochę na czerwonym przejechałem, ale tylko trochę. Ale tylko troszkę. Dobra, tu skręcamy w prawissimo. Trzeba odpowiednio zwolnić i wyrobić na tym zjeździe. No i ważna informacja dla niektórych, ATS nie ma multika, ale to raczej jest dość oczywista sprawa. No i tak właśnie dołącza się do ruchu tego typu dojazdach, wjazdach na autostradę. To jest wciul głupi pomysł według mnie, który w ogóle... Według mnie się nie sprawdza. Ej, no przecież nie wjechałem. Ale mnie puszcza, no. Jak mnie puszcza, to mnie puszcza, no. Nie kliknę te. Nie jestem taki głupiutki, jakby się wam wydawało, żebym kliknął te. Że z kycem byśmy mogli CB radio zrobić? No, to trochę niby tak, ale... Najpierw są pierwsze takie wrażenia, że chciałby się samemu pojeździć, podelektować się, a potem sobie CB radio takie porobić, nie? Co najwyżej. Tak, docelowo, to jak tutaj Yellow się spytał i zauważył, z tego co słyszał, obie gry mają być docelowo połączone przez World of Trucks. Tak, przez tą usługę, domyślnie potem te dwie gry mają być połączone, mają być złączone jakby... To już wspólnym światem.
Ogólnie z tego, co ja zrozumiałem, możecie sobie obejrzeć taki bardzo fajny wywiadzik, który zrobiłem u mnie kiedyś na kanale, chyba z PGA, z Pawłem Seborem, szefem tam tych twórców z SCS Software. I celem tego jest stworzenie właśnie połączonych światów, takich połączonych multiplayerowych światów. Oczywiście aktualnie droga do tego nadal jest daleka, ale plan jest taki. Nie wydaj na głupoty, BBS-ik. Wow, BBS-ik, ty burżuesik, EBS-ik. Dzięki wielkie. I plan jest właśnie taki, żeby stworzyć taki wspólny, konsystentny, stały, ciągły taki świat, po którym ludzie mogą sobie jeździć, sprzedawać towary, jeździć w firmach. W ogóle trochę pędzimy, ale za bardzo trochę. Dobra, ten pomad odpalony. Boże, utrzymaj prostą... Moski, tu trzymaj prostą drogę. Więc no, plany są. Oczywiście do ich wykonania to jeszcze kawał drogi. Jeszcze dużo wody w Wiśle, Odrze czy innym Bugu upłynie, zanim te plany, nadzieje zostaną spełnione. Ale to miło, że jednak twórcy ETS-a i ATS-a mają wcale niemałe plany i nie zamierzają stawać w miejscu, czyli nie, że zrobili grę w tam przeciągu 4 lat, i już to byłoby na tyle, my z nim nic nie robimy, bawcie się, nara, my zajmujemy się czym innym, tylko ciągle rozbudowują, ciągle dopracowują, ciągle dopieszczają swoją produkcję i mimo, że wydają aktualnie swoją nową grę, to nie zapominają o swojej starej grze, która także będzie nadal rozwijana. To jest akurat dobre. Nie wiem, co robi połączenie Ctrl plus W, ale nie zamierzam się tykać go. Czekasz na Escape from Tarkov? Kojarzę tytuł, kojarzę to jakaś strzelanina, jakiś FPS. Chyba w jakimś otwartym świecie, chyba z ładną grafiką. I chyba nic więcej. Jeżeli o to chodzi. Czy mając demo ATS można mieć grę za darmo, jak już będzie po premierze? Co znowu? What? Co ty piszesz, człowieku? Kaizen, co ty piszesz? Nie! Znaczy, ja w ogóle nie wiem, czy jest demo ATS-a. Ta gra będzie normalnie płatną grą. Będzie kosztowała jakieś 80 zeta, jeżeli o to chodzi. Nie, na razie, jeżeli chodzi o gry, które czekam, to niestety mało jest gier, na które czekam w tym roku. Rok 2015 był właśnie takim rokiem, w którym na kilka gier czekałem. Doczekałem się. Nie tylko ja. I aktualnie, szczerze mówiąc, to jest trochę lipa. Trochę gier na konsolach wyjdzie w tym roku. Ale mnie gry konsolowe kompletnie nie interesują, nie mam. I szczerze mówiąc, jakoś nie widzę na razie niczego, co by mnie jakoś specjalnie zainteresowało z tegorocznych gier. Jasne, z jedna czy z dwie gry się znajdą, ale tak bez szału ogólnie, nie? No, gra ogólnie będzie kosztowała ten pakiet podstawowy z trzema stanami jakieś 70 albo 80 zł. I znając życie, dość szybko ta cena spadnie do 50 zł. Jeszcze też szybko, później jeszcze niżej. Więc nie wiem, czy jest sens, żeby cebulić, jak to niektórzy nazywają, tę grę. Dobra. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Koło Huron jesteśmy.
Już tu kiedyś byliśmy. Co warto zauważyć. Jedziemy aktualnie w stronę Fresna, w stronę Carlsbad. Carlsbad, przepraszam. Na południe, siłą rzeczy. Tylko trochę mam problem z utrzymaniem prostego toru jazdy. Nie mogę znowu wygodnie usiąść, a to znaczy, że nie mogę... dobrego toru jazdy. Wykmini! O Boże! Bym wjechał w policję, to byłoby dobre. To by było dobre. Tak, gram na myszce. Gram na muszczce. Czy grasz na muszczce? Na myszce gram. Nie na muszczce. Nie trząchaj tak, bo naczepia... Tak, bo tam naczepie wszyscy latamy na lewo i prawo. Postaram się, to i tak prosto na myszce się jeździ. Równo. O, kończy nam się paliwo. O. To nie ma... O, ciekawe. O. No pięknie nas procedowa załatwił. Załatwi nam pojazd bez paliwa. No pięknie, pięknie. Jest jakaś tu gdzieś stacja paliwowa wkrótce? Dobra, za niedługo coś powinno być chyba, albo i nie. Na ile jeszcze mamy paliwa? Jakieś 140 km, czyli na niedużo. Gdzie jest najbliższa stacja paliwowa? Trzeba będzie chyba zjechać. Tutaj będziemy mogli zjechać zaraz. Niestety na samej autostradzie nie ma stacji paliwowej, tylko przy autostradzie. Trzeba będzie zjechać tutaj zaraz jakoś. Z tego co widzę, w stronę Bakersfield. Dobra, zjazd na Bakersfield potrzebuje. Bakersfield wyprawo. Dobra, będzie dobrze, ja wam mówię. Będzie dobrze, co mam być źle. Tylko sekunda, muszę lekko sobie palce powystrzeliwać, żeby być gotowym na dużą porcję akcji. Zjeżdżamy w prawo. Moskie, może kupisz kierownicę. Są dobre za 350 zł. Najpierw to trzeba mieć 350 zł na wydanie. U mnie aktualnie nie ma tyle na wydanie. O Boże, pięknie się wbiłem. Wprost cudownie. Dzięki, FedEx. I tu jest stacja paliwowa. Graj na myszce i na klawiaturze, ale przecież ja gram na myszce. Przecież ja gram na myszce. Marcin. Dobra, i tu weź wie, ci się nie rozbi, panie. Tak na styk. Bardzo, bardzo na styk. Okej, okay, diesel się tankuje. Uff. Dobra. Jesteśmy pełni. Można śmigać. Tu można nawracać.
Tylko nawrót tutaj nie będzie taki prosty. Może i będzie w sumie. No to wracamy na trasę. Zatankowani, gotowi do drogi. Tu w lewo jedziemy. No i dobra. Właśnie muszę sobie... Boże, ty musisz ustąpić pierwszeństwa. Muszę sobie tak w ogóle... O, puszcza mnie. Dzięki. Chyba w ogóle policja nas puściła. Nie, myślałem, że to policja. Muszę w ogóle pomyśleć, co bym chciał mieć na... co bym chciał mieć... przypisane... na kółku od myszy. Nad tym się nie zastanawiałem. Co mógłbym chcieć mieć na kółku od myszy? Skrót klawiszowy, co by mi się przydało? Dobre pytanie. Jak zarabiać w ATS przedpremierowo? Prosto! Posiadać publiczność, która by chciała cię oglądać. Sami się wtedy do ciebie odezwą. Tak w skrócie. Innego sposobu raczej nie ma. Co się stanie, jak w policję walniesz? Kogut się stanie. Podejrzewam, że kogut się stanie. Takie mam przeczucie. Dobra. Jeszcze 320 km dla nas do przejechania, ale większa część trasy powinna przebiegać autostradą, więc niespecjalnie tym chyba wydaje mi się, że powinniśmy się martwić. Tam, mam sprawdzić, co się stanie, jak w policję walnę. Nie. Nie. Nie bądźmy już tacy. Szanujmy się. Muszę trochę... Kurde, ja czuję, że muszę sobie jeszcze trochę zmniejszyć czułość myszy przy sterowaniu, że... Troszeczkę zaczułem jeszcze to sterowanie, jak na mój gust. Jak szaleć, to po całości EBBS-ik. Uuuu! Wszyscy robimy falę dla BBS-a! Fala dla EBBS-a! BBS szalony. Pierwszy. Chyba ktoś tu dostał doładowanie do telefonu od rodziców. No, mandaty są drogie. Tu przyznam rację. Zwykłą sztuczkę 900 baksów i tak boli. Założysz retarder sobie na kółku od myszki. Zobaczymy, pomyślimy. Może tak oprócz Ameryki, Europy w World of Trucks kiedyś dodadzą Australię. No może. Podejrzewam, to raczej osobna gra znowu by wyszła wtedy. Bo innej opcji raczej nie widzę. Czekam teraz na full game czy demo. A jest demo ETS-a? Tak mnie ciekawi. Czy jest demo ATS-a? Bo ja nawet nie wiem. Wydaje mi się, że nie. Przepraszam, wydaje mi się, że nie ma. No właśnie, nie ma, nigdy nie było. To jest normalnie pełna wersja gry. Przedpremierowa pełna wersja gry. Dla streamerów, youtuberów i innych... Jakby to ująć... I innych dziwnych ludzi, którym nie może się zamknąć jadaczka.
Tak, i innych berów. Chciałem powiedzieć innych skanerów też, ale to trochę nie o to chodzi. Czy wyłączy ogranicznik prędkości? Znaczy ja mam teraz tempomat. No mają to mogę po jakieś 120, 120 chyba 2 km na godzinę więcej jechałem. Chyba tyle mogę jechać, a co do większej prędkości to nie wiem, jak to tam wygląda. Nie no, de facto jest to taki ETS 2, tak? Tylko ETS 2 2.0 albo 3.0 powiedzmy, tak? Tylko że w Ameryce. Nie, nie ma dema. Nie, w sumie szkoda. Znaczy, domyślam się, czemu nie zrobili dema i szkoda, ale to się wszystko zbija tak naprawdę z życie o pieniądze, bo nie ma stworzeń i czas. Stworzenie dema to są dodatkowe pieniądze i to jest dodatkowy czas. Może kiedyś będą mieli ten dodatkowy czas i pieniądze i stworzą demo. Bo na przykład mieli, nie wiem, powiedzmy 5 stanów i ograniczą całą grę tylko do na przykład, nie wiem, jednego najmniejszego stanu. Gdzie mam firmę? Nie pamiętam. W jakimś domyślnym mieście. Nie powiem teraz jakim. Gdzieś chyba w Kalifornii. Witamy drogą Alicję jeszcze raz na czacie. Hej. Dobra, jeszcze 100 km tylko pozostało, już prawie jesteśmy, już niedaleka droga przed nami. Wyobraźcie sobie grę, w której byłaby i Europa, i Stany, i wszystkie kontynenty. Ja czuję, że mniej więcej do tego dążą właśnie autorzy Euro Trucka i American Trucka. Czuję, że do tego właśnie twórcy dążą powoli. Że z czasem to mniej więcej otrzymamy w jednej grze. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że czasem w jednej grze właśnie to otrzymamy. Na razie, no, jesteśmy w części, powiedzmy, przejściowej. Czy będzie to na YouTube? Tak, chyba. Chyba, dotarliśmy do San Diego. Jeszcze musimy teraz przejechać przez San Diego i dotrzeć do naszego celu. Czyli do Walbertu. Walbert. Do Walberta. Oj, 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 co tu się stało? Cześć Moski i czaty. To ta nam przesłał Konrad. Może tak słabo teraz widzę. Siema, dzięki wielkie. Nawet nie rzuciłem okiem, ile tam są pieniędzy, bo się tak zlało mi akurat pokazywanie tego, kurde, sorry. Ale dzięki wielkie, dzięki, Konrad. Witam cię bardzo serdecznie. Dobra, no to zjeżdżamy. I jesteśmy praktycznie u celu. Wow! No. Nieźle. Panie, nie pogadasz. Moja siostra cię pozdrawia. Pozdrawiamy siostrę Patsona. O ile jest prawdziwa. Dobra. Najlepsza część każdej dostawy. Parkowanie. Musieli tam zaparkować. Albo tutaj tak. Bardzo podoba mi się ten system, przyznam szczerze. Jest przejrzysty, prosty i klarowny. Dobra, sprawdźmy, jak będzie wyglądało parkowanie, to bardziej zaawansowane. Może akurat się uda. Hmm.
Zależy jeszcze. Znaczy, tu mamy dość dużo miejsca, więc nawet wykręcić będzie ciężko z tego, co widzę. Tutaj też jest dość sporo miejsca, więc chyba zaparkowanie tutaj nie powinno stanowić większego problemu, podejrzewam. Jak na mój gust. Bo nawet za pierwszym podejściem nam się praktycznie uda, bez jakichś większych... bez jakiegoś większego wkurzenia. No jest to zdecydowanie możliwe, jest to jednak dość proste miejsce do zaparkowania. Trzeba tylko je troszeczkę poprawić. Ach, trochę słabo zahamowałem. Przepraszam. Dobra. Stój, stój! Nie ten bieg. Nie ten bulwa bieg. Kurde, niedużo mi tak aktualnie brakuje, żeby ładnie zaparkować tutaj. No. Teraz chyba powinniśmy zaparkować. O, teraz będzie dobrze. No. Teraz to ja rozumiem. Mogłem to zupełnie trochę lepiej zrobić. Tak, gram na myszce. Ta-da! No i tym razem pykło aż normalnie. Sam siebie, proszę państwa, nie poznaję. Taki ze mnie wypasiony kierowca. Nice. I tak to ujmę, naprawdę nice. Tylko jeszcze poziom zdobyliśmy, co również cieszy. Już chyba nie będę brał na razie dłuższych dystansów, bo to są naprawdę już dość długie dystanse. Może pójdziemy w jakieś takie ADR-ki na przykład. Tylko w jakie? Klasę pierwszą weźmy, jak fajerwerki, dynamit bądź amunicję. O, całkiem ciekawe. No, to była niezła trasa.